Salam. Kolejny nocnik za nami w Maroko. Tym razem ewidentnie już na pustyni, mocno na pustyni. Zbliżamy się do Merzugi. Zostało nam powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów i znaleźliśmy sobie taką, powiedzmy, twierdzę. Nawet nie my sobie znaleźliśmy tutaj, podziękowanie dla Jarka ode mnie z pracy, który polecił właśnie to miejsce. Bardzo charakterystyczne z drogi, bo tutaj powiedzmy dookoła rozciągają się takie bezkresne kamienista pustynia. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś wzgórza i tutaj właśnie jest takie miejsce, nazwę pewnie wam tutaj napiszę, jak się nazywa dokładnie to miejsce, które jest w całości otoczone niemal skałami dookoła. I tylko tam na początku został wybudowany mur, co stworzyło swoistą twierdzę, taką prawie w całości naturalną, zabezpieczającą właśnie cały ten taki, powiedzmy, wielki dziedziniec wewnątrz. Miejsce było o tyle dla nas super, że docierając tutaj pierwszy raz się natknęliśmy, w ogóle pierwszy raz w życiu się natknęliśmy na burze piaskowej. One były dosyć tutaj intensywne i mocno wiało i ten pył, ten piach mocno się tutaj przerzucał w okolicach, jak jechaliśmy. Mam gdzieś tam ponagrywane, jak to faktycznie wyglądało. A dodatkowo właśnie tutaj, będąc w tym miejscu, jesteśmy otoczeni z każdej strony, więc tutaj owszem, pojawiają się podmuchy wiatru bardziej porywiste, natomiast podejrzewam, że nie są tak intensywne, jakby gdybyśmy się rozbili na po prostu otwartej samej pustyni. Nie wiem, gdzie dzisiaj spędzimy tą kolejną noc, być może właśnie też gdzieś faktycznie na jakiejś kolejnej pustyni. Natomiast tutaj to miejsce okazało się dla nas bardzo trafne, bardzo takie wygodne i praktyczne. Także nocleg, wydaje mi się, że chyba najciekawszy z tych wszystkich naszych noclegów tutaj właśnie w Maroko. Samo miejsce jest bardzo interesujące. Po prostu jesteśmy na totalnym takim odludziu, chociaż widzimy, tam jeszcze jeden namiot był rozbity, więc jeszcze ktoś wpadł też na ten sam pomysł, żeby też do tego miejsca dotrzeć i tutaj spędzić noc. Więc taką noc mamy za sobą. Jeżeli chodzi o nasze wczorajsze zwiedzanie, to wybraliśmy się do kanionu Todra. Kanion, no, znakomity, co tutaj dużo opowiadać, miejsce naprawdę genialne, położone. Bardzo wąski kanion, bardzo wąska droga puszczona między bardzo wysokimi skałami, więc robi to miejsce piorunujące wrażenie, ale jednocześnie bardzo turystyczne. Jest tam ogrom turystów, mnóstwo busów, nawet pełne autobusy tam przyjeżdżają, więc miejsce nie było aż tak, powiedzmy, przyjemne dla nas. Po prostu jest bardzo, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo właśnie handlarzy, którzy się tam znajdują. Ciekawostką jest to, że wyjechaliśmy za sam kanion, za to miejsce takie najbardziej charakterystyczne i tam wszyscy zawracają. Wszystkie, powiedzmy, osobówki z turystami, wszystkie te busy, które dowożą tutaj turystów, zawracają zaraz za tym kanionem. Natomiast my się puściliśmy kawałek dalej, przyjechaliśmy jeszcze ładnych parę kilometrów dalej za ten kanion i tam dalej jest pięknie, tam naprawdę jest niesamowite są widoki. Ten kanion jest dalej porywający, więc zachęcam do tego, żeby nie kończyć tylko na tym najbardziej, powiedzmy, spektakularnym miejscu, na tym najpiękniejszym miejscu, ale żeby właśnie dotrzeć kawałek dalej, zobaczyć kawałek dalej ten kanion, bo naprawdę miejsce jest niezwykle ciekawe. Jadąc dalej, my już skierowaliśmy się właśnie typowo na pustynię. Zaczęły się kamieniste bezkresy. Tutaj krajobraz po raz kolejny się zmieniał, że tak naprawdę oddaliliśmy się kawałek od tego Atlasu Wysokiego. Tutaj zrobiło się, może nie powiem, że w pełni płasko, ale zrobiło się zupełnie inaczej. Muszę kończyć, bo jestem nagabywany do tego, żeby iść na nasze kolejne śniadanie. Dzisiaj na stole ląduje nasze danie popisowe, czyli bieduszka. Smacznego. Thank you.
Thank you.